Drugi etap tej medytacji to cicha uważność chwili obecnej. Możesz spędzać większość czasu rozwijając te dwa etapy, bo jeśli potrafisz je osiągnąć, znaczy to, że przeszedłeś już w medytacji długą drogę. W trakcie cichej uważności tego tylko teraz doświadczysz sporo spokoju, radości, a w rezultacie także mądrości. Jeśli chcesz pogłębić praktykę, to zamiast być spokojnie świadomym tego, co przychodzi do drzwi umysłu, możesz wybrać cichą uważność chwili obecnej tylko jednej rzeczy. Tą jedną rzeczą może być doświadczenie oddychania, miłująca dobroć, dysk konkretnego koloru wizualizowany w umyśle lub inne, mniej popularne obiekty ćwiczenia podstaw uważności. Opiszemy tutaj cichą uważność chwili obecnej oddechu, która będzie trzecim etapem medytacji. Decyzja o tym, by ustanowić uważność na jednej rzeczy, oznacza odpuszczenie różnorodności i poruszeń w celu dostrzeżenia przeciwieństwa tych dwóch, unifikacji. Pozostając skupionym na jednej rzeczy, umysł przechodzi w stan unifikacji, doświadczając spokoju, błogości i niewzruszoności. Dostrzeżesz, że różnorodność świadomości, uczestnicząca w sześciu różnych zmysłach, jest niezwykle uciążliwa. Przypomina to posiadanie na jednym biurku sześciu telefonów dzwoniących w tym samym czasie. Puszczając tę różnorodność oraz pozwalając tylko na jeden telefon, prywatną linię na własnym biurku, odczujesz ulgę generującą błogość. Zatem dostrzeżenie różnorodności jako pewnej uciążliwości jest niezbędnym czynnikiem, by w pełni skupić się na oddechu. Jeśli rozwijałeś w sobie nieprzerwanie przez długi okres cichą uważność chwili obecnej, będzie Ci znacznie łatwiej zwrócić uwagę na oddech, a następnie podążać za nim z chwili na chwilę, bez rozkojarzenia się, dlatego że dwie główne przeszkody medytacji oddechu zostały powściągnięte. Pierwszą z tych przeszkód jest skłonność umysłu do wędrowania w przeszłość lub przyszłość, a drugą przeszkodą jest wewnętrzna gadanina. To właśnie dlatego uczę tych dwóch wstępnych etapów, czyli uważności chwili obecnej oraz cichej uważności chwili obecnej, ponieważ porządnie przygotowują do zagłębienia się w medytację oddechu. Często zdarza się, że medytujący zaczynają medytację oddechu w momencie, gdy ich umysły nadal skaczą między przeszłością i przyszłością, a świadomość zagłuszana jest przez wewnętrzne komentarze. Bez przygotowania uważność oddechu staje się dla nich tak trudna, wręcz niemożliwa, że często zniechęceni rezygnują z dalszej praktyki. Poddają się, ponieważ nie rozpoczęli medytacji od odpowiedniego etapu. Nie wykonali wymaganych prac przygotowawczych przed podjęciem praktyki oddechu, która ma za zadanie skupić ich uwagę. Jednak jeśli Twój umysł jest przygotowany dzięki temu, że podjąłeś się wykonania tych dwóch pierwszych etapów, wtedy zdasz sobie sprawę, że w momencie, gdy zwrócisz uwagę na oddech, potrafisz z łatwością utrzymać na nim swą uwagę. Jeśli trudno Ci utrzymać uwagę na oddechu, jest to znak, że zbytnio się pospieszyłeś z pierwszymi dwoma etapami. Wróć do podstawowego ćwiczenia. Sumienna cierpliwość to najszybszy ze sposobów. Gdy skupiasz się na oddechu, skoncentruj się na doświadczeniu przepływu powietrza, który odbywa się w tym momencie. Powinieneś doznawać w
tego, co aktualnie dzieje się z oddechem, zarówno gdy będzie to wydech, wdech czy faza pomiędzy. Niektórzy nauczyciele mówią, by obserwować oddech na czubku nosa. Inni mówią, by dostrzegać go w okolicach przepony. A jeszcze inni twierdzą, by podążać za oddechem, przenosząc uwagę tam i z powrotem. Bazując na własnym doświadczeniu, odkryłem, że nie ma znaczenia, w którym miejscu będziesz obserwował oddech. Faktycznie najlepiej jest nie umiejscawiać nigdzie oddechu. Jeśli będziesz obserwować oddech na czubku nosa, to stanie się to świadomością nosa, a nie oddechu. A jeśli go zaobserwujesz w okolicach przepony, to stanie się uważnością brzucha. Wystarczy zadać sobie pytanie, czy w tej chwili wdycham, czy wydycham? Jak możesz się tego dowiedzieć? O właśnie teraz. To doświadczenie, które mówi, co oddech teraz robi. Na tym powinieneś się skupić w medytacji oddechu. Puść zaniepokojenie odnośnie tego, gdzie dokładnie zlokalizowane jest to doświadczenie. Skup się na samym doświadczeniu. Na tym etapie częstym problemem jest tendencja do kontrolowania oddechu, co sprawia, że oddychanie staje się niewygodne. Aby rozwiązać ten problem, wyobraź sobie, że jesteś tylko pasażerem w samochodzie i patrzysz przez okno na oddech. Nie jesteś kierowcą ani teściową na tylnym siedzeniu, więc przestań wydawać rozkazy, odpuść i ciesz się jazdą. Niech oddech oddycha, a ty go po prostu obserwuj bez jakiegokolwiek wtrącania się.